tym roku moje urodziny wypadają w tłusty czwartek, a więc zabieram się za pączusie. Lepszego prezentu nie mogłam dostać. Do naszych pączków wykorzystujemy 40 g drożdży, 200 ml mleka, 4 żółtka, pół kilo mąki, 2 łyżki alkoholu, zależy co macie w domu, może być rum, może być jakaś wódka. Do tego potrzebujemy jeszcze 80 g masła i 70 g cukru. A, pół łyżeczki soli jeszcze. Robimy drożdże metodą dwufazową, więc zobaczcie, o ile podwoi swoją objętość. Dajemy do piekarnika, żeby szybciej wyrosło. Nasze pączki robimy w Thermomixie, no bo mamy w domu Thermomix. Jeśli go nie macie, to wyjdą tak samo pyszne. Pamiętajcie, że najpierw wyrabiajcie drożdże w miseczce, łyżka cukru, dwie łyżki mąki, mieszacie to. Możecie trzymać w piekarniku, żeby szybciej wyrosły i przynajmniej potroiły swoją objętość. Pamiętajcie, że możecie posypać je trochę mąką i wtedy zrobi się skorupka. Jak zrobią Wam się drożdże, to dokładacie je do całości, czyli pół kilo mąki, 4 żółtka, 60 g cukru, 80 g masła, 200 ml mleka i 2 łyżki alkoholu, do tego pół łyżeczki soli. Wszystko zagniatacie, czekacie aż podwoi swoją objętość. Powiem Wam, że takiego faceta to skarb mieć w domu. Patrzcie, jak on cuda zaraz zrobi z takiego ciasta. Zaraz wyjdzie, ale przecież każdy umie zakręcić pączka. Ja jestem sierotą, jeśli chodzi o gotowanie, on wiele w ręce i nawet jak widzę, jak on to robi, to ciężko, żeby mi wyszło tak samo. U niego zwłaszcza tak łatwo to wygląda. Kręci sobie tą kulkę i wychodzi idealny pączuś. Jakbym ja tak kręciła, to bym musiała i tak na koniec formować, tak jak kulki kluski śląskie. Nasze pączuszki robimy po 90 g, ponieważ 100 to mogło być trochę za duże. Teraz robimy challenge. Musisz rzucić tak ciasta, żeby było równo 80. Zobacz, ile się pomylisz. Traja. Chyba 90. 90, no jo, no dobra, traja. Weźmy, trzymaj ciasto albo kamerę. To jest chyba mało. Patrz, palce masz. Patrzcie! Daj memu. Albo nie, bo ten będzie mój na pewno, jak mu odejmę. Jak będzie większy. Patrzcie. Jaka elegancka kulka! To mówię, tak trzeba jakoś ręką. Czekaj, trochę bardziej się postaram. O, to samo. Ech. Z naszego przepisu wychodzi dokładnie 10 pączków o wadze 80 g. Zobacz, jakie piękne kulki. A to wszystko ze sprawą Daniela, bo ja mam wiele w ręce. On jest super zdolny. Będzie pyszne jedzonko. Lecimy dalej. Baby, you get me feel I teraz czekamy, aż urosną. Około godzinki najlepiej. Ale tu myślę, że też wystarczy. O, jakie cudowne. No. Tak więc czekamy i bierzemy się za smażenie. Nasze pączki robimy na dwóch kostkach smalcu i do tego dodamy olej. Spoko właśnie mieszać olej ze smalcem, bo smalec szybko się przypala. Ale dzięki temu, że jest olej, no to jakoś to lepiej współgra.
Dobrze, jeśli macie termometr do pomiaru temperatury, my akurat taki mamy, więc będziemy go używać. Jak widzicie, nasze pączki są całkiem spore. Robiliśmy 90 gram. Nawet jakbyście zrobili 80, to nadal były fajne. Może nawet lepiej. No ale zjemy jednego, będziemy mieć dość. Na pewno zwróciliście uwagę, że czasami na pączku jest widoczny biały pasek. Jest on gwarancją, że pączek na pewno jest puszysty i miał czas na wyrośnięcie. Jeśli tego paska by nie było, oznacza to, że był ciężki i zapadał się w oleju. Dlatego, jak widzicie, nasze pączki są idealne. Cukier pudel możecie robić w termomicie albo taki zwykły. Jak się nazywa? Młynek. Młynku! Do tego. A tu już trochę zrobiłam. Jeszcze chwilkę to zmiksuj. Pamiętajcie, żeby do waszego lukru dodać pasek cytrynowy, limonka albo cytrynę. Powoduje to, że szybciej twardnieje, a poza tym lukier nie pęka. Na przykład mamy limonkę. Uważajcie na pestki. Będziemy używać tej największej szprycy do pączusiów. Oczywiście nasze pączki będą z marmoladą o smaku różanym. Mam tu jeszcze trochę marmolady śliwkowej ze Szwecji i powidła śliwkowe w razie W, bo tu troszkę mało będzie z jednym pudełkiem. Ze względu, że mamy sporo pączków, to wymieszamy ze sobą wszystkie marmoladę i powidła, które mamy. Fajnie mieć tą końcówkę, bo zobaczcie, że akurat ona sięga tak akurat do połowy pączka. Specjalnie obrzydzę z drugiej strony i zobaczymy, dokąd marmolada dochodzi, czy trzeba dołożyć więcej. Pustok. A, pyszne. Już jak dojdzie luker, czekolada. A, mięciutkie. Będzie testowanie. Zanim wszystko zrobimy, pozjadamy wszystko. Działamy dalej. Skórka pomarańczowa. Bierzemy się za dekorowanie, na tym nie poprzestajemy. Pączek w przekroju prezentuje się, ulala, niepożałowane marmolady. Pysznie smakuje, pysznie niewiele wygląda, kosztuje. A kosztuje, no, na pewno trochę więcej zapłacić za takie pączki niż za te w Biedronce.
na palety. No i tak kończymy nasz tłusty czwartek. You whip up my appetite. Don't leave me here.